Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, końcówka lutego, a tutaj wiosna pełną gębą. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj tak troszeczkę... O, znowu się pcha na wizję artysta. Dzisiaj troszeczkę będzie z innej beczki, ale dalej. Magazynowanie energii, bateria. Czyli, słuchajcie, pojawiła się u mnie taka bateria, tylko że 12 V. Ale 200 amperogodzin, czyli mamy dalej 2500. Artysta daje czadu, 2562 godzin, czyli taki układ jak ja mam, 24 V 100 amperogodzin, tyle samo pojemności, tylko że tu jest 12 V. Już wam mówię, zanim wam przedstawię tą baterię, już wam mówię, o co chodzi. Słuchajcie, może znacie mojego kolegę Andrzeja z kanału Andix, Mr. Andix, on teraz te nazwy zmienia. On ma taki etap jak ja, kiedyś miałem tych nazw 15. Ale fajny kolega, u niego, o właśnie, u niego Eco OZE PV jest na testach, działa. To co miało być u mnie, ale u mnie nie było problemu z wysokim napięciem, także pojechało do niego i Damian też tam to monitoruje. I Andrzej pomalutku, swoimi siłami, ja mu tam troszeczkę pomagam, gromadzi te baterie, no i zgromadził trzy takie baterie, 12 V, 200 amperogodzin. Bo udało się tam jakąś współpracę nawiązać, delikatną. No i ciężko było mu zdobyć czwartą baterię, no. Różnie to w życiu bywa. Dzisiaj tak, jutro tak. I postanowiłem mu troszeczkę pomóc, on jeszcze nic o tym nie wie, nie? I właśnie taką baterię od Geekbuying.pl. Dziękuję, że no, że ta hurtownia, że tak powiem, zaufała mi i mogę sobie testować różne tematy. No i wy też możecie w tym momencie właśnie wiedzieć, jak co działa i no, zwiększamy swoją wiedzę. Ale do brzegu, jak to Hubert mówił, do brzegu, do brzegu. Także dzisiaj będzie właśnie o tej baterii. Opiszę wam, bo powiem wam, zobaczyłem ten katalog i bardzo mi się spodobał katalog. Z tego Cloud Energy, czyli chmura energii. Bardzo mi się katalog spodobał, także pokażę wam katalog. Tutaj no, o baterii podstawowo powiemy, bateria to bateria. I będą testy. Będzie kolejny film, jak Andrzej do mnie przyjedzie, bo ma około 100 km do mnie, ale na razie tak, na zdrowiu, kiepsko. A co najlepsze, on jest starym prosumentem, tak jak ja. Ma dużą instalację, ale co z tego, jak walczy z napięciem, nawet Eco OZE PV nie pomaga. I trzeba kombinować off-gridy, żeby tej energii troszeczkę, o, w takie ładne dni jak dzisiaj, złapać. Jak ktoś jest na końcu linii i wcześniej jest dużo, dużo innych instalacji, to jest problem. No, sami wiecie, że jest problem, także no, próbuję jakoś pomóc w miarę swoich możliwości. Mówię zawsze, ja pomogę w miarę możliwości, jednemu tak, drugiemu tak. Także do rzeczy, że tak powiem. I tak, tutaj mamy, tak jak mówiłem, baterię LiFePO 4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowa. Głębokiego rozładowania, nie wiem po co to jest. No już te litowe, to już każdy raczej wie, o co chodzi. 12,8 V, 2,5 kWh. To sprawdzimy na testach, tylko Andrzej musi przywieźć swoją ładowarkę 12-voltową i przetwornicę, bo ja nie mam, ją 24 tylko. Także no, testy muszą poczekać, ale mówię, ciekawa bateria. Pudełko standardowe, słuchajcie, tutaj mamy instrukcję obsługi. To co jest w instrukcji, jak pospinać, jakie są podstawowe dane, tutaj wam pokażę. Tutaj można, o, wszystkie dane, jakby kogoś interesowały. Kilo, powiem wam, 19,5 kg, także standardowa waga i wszystko co jest potrzebne do, że tak powiem, obsługi tej baterii. Bateria ma już swój własny, tylko zrobimy troszkę cienia, będzie lepiej widać. O, ma już swój własny podgląd, jest naładowana na 100%. Pamiętajmy, te baterie i tak trzeba naładować, jeszcze ładowarką masz odetnie BMS. Takie zalecenie, o, pszczoły latają, już nawet. I tutaj jest przewijanie, pierwszy raz baterię mam z przewijaniem, czyli wyłączamy, włączamy 100%, przyklikujemy na wolty i wyłączamy, bo jak nie wyłączymy, to będzie cały czas świeciło. Tego klikam z boku, to pewnie jakaś opcja na później, pewnie się o tym dowiemy. I słuchajcie, co tam w pudle? No w pudle to śrubki jeszcze zostały i takie inne pierdałki, ale katalog mnie interesuje. Tak wygląda front katalogu, sobie tutaj może podstawię wyżej, powinno być ładnie widać, bo super pogoda. I lecimy od wachlarzu, ogólnie
tutaj story filmy, tutaj mamy właśnie baterie, jakie są dostępne, widzicie tutaj już takie niby rakowe, już większe pojemności, 300 Ah, 150 Ah, zależy kto co właśnie potrzebuje. Także coraz większe pojemności. Chmurek, kolego, co ty tam znowu rozrabiasz? Zostaw róże, no nawet róże zeżre. No popatrzcie co za pies, nudzi mu się tą róże sobie żre. No nie mogę, ale dobra, lecimy dalej. Temat 24 V, też taka skrzyniowa, 150 Ah. Tutaj mamy kolejną. Tutaj takie typowe, że tak powiem, mniejsze, większe. Tutaj jest nasza, tak? Tak, 12,8, tu jest nasza bateria. A tutaj mamy 25,6 i mnie te interesują, także będę musiał się zainteresować. Może się takie dwie sztuki u mnie pojawi, żeby co zrobić? Żeby dołożyć jako następne, słuchajcie. Dlatego ten pająk jest tutaj zostawiony, że można znowu kolejne baterie tutaj dokładać. Łączyć to jak na razie równolegle, może szeregowo. Na razie czekam na informacje. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale jeśli fajnie już, znaczy już po 12, także pod kątem na instalacji idzie. Ale idzie. Ładujemy się i wracamy do baterii. Także no, takie dwie by jeszcze pasowało, by było już 20 kWh. Kolejne systemy, ja wam tego nie pokazuję, powiem wam z komputera, z innych rzeczy, bo jest tak fajna pogoda, że warto. Tutaj mamy ścienne magazyny, 48-150 Ah, takie właśnie skrzyniowe. Ja finalnie niskonapięciowym dążę do takiego właśnie układu, czyli z takich właśnie baterii 24 V 100 Ah skrzynia albo 200 Ah. Lepiej 100 Ah, bo lepiej zdobyć i dokładać pojedyncze niż takie nietypowe. To jest taka właśnie nietypowa i ciężej ją zdobyć troszeczkę, dlatego musiałem Andrzejowi troszkę pomóc. I tutaj mamy już takie fajne, kompleksowe. Wszystko, słuchajcie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Jeszcze takie są, o, widzicie? Jak kuchenka na kółeczkach. Powiem wam, podoba mi się. Podoba mi się katalog, mi się bardzo podoba. Fajnie jest to wszystko pokazane. Dla każdego coś fajnego, że tak powiem. Tutaj mamy na wyjście, już z przetwornicą widzę chyba w środku. Powiem wam, ja to tak na bieżąco lecę. Tutaj mamy przetwornice też. I mniejsze, kamperowe. Powiem wam, tutaj przerzucam na szybko. Może ktoś coś dla siebie wypatrzy. Spróbuję gdzieś. Czy link będzie na pewno, to link do strony. No i same ogniwa też. Słuchajcie, mamy lifę po 4. Także tak to wygląda. Nie ma co, słuchajcie, przedłużać. Fajna pogoda. Trackery się poobracały. Ładuje się z każdej strony. Auto elektryczne też ładuje, jak słońce świeci, to ładuje auto elektryczne, ile wlezie. I no, Andrzejku, taka niespodzianka trochę, wyślę mu później ten film, taka trochę niespodzianka dla ciebie będzie. Myślę, że wreszcie uruchomisz, bo tak, 3 baterie, nie wiadomo co z tym zrobić. Inwerter udało się na razie wypożyczyć, 24 V, no to dwie używa, 5 kWh, trzecia leży, no szkoda, prawda, także pasuje podpiąć tą czwartą i zobaczcie. Coś wam pokażę. Pszczoły się obudziły. Jest pszczółka, chmurek nie, gdzieś szlubki, bo cię... Sąsiad ma pszczoły, mój kuzyn. Coraz więcej lata. Żeby tylko bidaki gdzieś nie zmarzły, ale fajnie. No cześć, no co tam, cześć, cześć. Wszyscy czują wiosnę, tylko żeby nas jeszcze nie zaatakowało. Także no tyle, co będę opowiadał. Taki odcinek o wszystkim, o niczym. Ja już trzecią dobę lecę na bateriach, mimo że ta pogoda taka, o, trochę jest, trochę nie ma, ale jest ponad 10 stopni, także praktycznie grzać nie muszę. Pompa ciepła, rano się odpali, teraz dom, okna pouchylane, wszystko mam sterownikiem powłączane, żeby mi się nie włączyło i cały czas lecę już praktycznie na magazynie, coś tam w sieci podbieram. No i jak dobrze pójdzie, to może do listopada pociągnę na samym magazynie, no zobaczymy. Także Murek, no i weźmie ci i zeżre rękę, gad jeden niedobry. Także słuchajcie, bo się zakręciłem. A jeszcze, tak, ja już mówię takie parafialne ogłoszenia, nie?
Myślę wreszcie zrobić o kangurze film, bo powiem wam więcej, będę na niego narzekał, jak chwalił, bo to nie jest auto osobowe ten, ale powiem, co o nim myślę tak naprawdę, żeby nie było, że sobie wymyśliłem. A ty jeźdź, dostałeś rano, nie liż mi stopy. No i co? Darmowe mycie, nie? Dobra, bo ja tutaj już wywody jakieś robię. Słuchajcie, bateria na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak wyjdą testy. Oczywiście będzie porównanie do moich już tam, jak widzicie, trzech innych firm, bo mam dane z 24 V. No zobaczymy, czy się uda wyciągnąć, czy więcej, czy się... Znaczy więcej na pewno nie, tylko ile mniej może, bo no jednak 12 V jednak. Murek, nie gryź mnie. No to większe straty, nie? No zobaczymy. Także słuchajcie, łapiemy słoneczko w kolektory, w panele, w co się tylko da. I szczęścia, zdrowia, pomyślności. Już dzisiaj ostatni, dzisiaj 29, tak, bo tu mamy raz na 4 lata. Jutro już podsumowanie będę robił właśnie lutego, także zobaczymy, czy się udało coś z tej fotowoltaiki wyciągnąć, czy nie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło. Cześć.